Anfoch. Właśnie dojechałem na jeden z pierwszych targów staroci. Ten akurat jest w Horście, w Holandii. Zobaczcie, jaka kolejka do kasy. Ja muszę się tam wbić i zająć fajną miejscówkę na samym przodzie. Ale kolejka. No, ja też bym chciał taką kurwę fajną. Nie wiem, tam da kurwę czy da No. Ja, nee, ich sag euch, das wird zu machen, ne?
Ale składany z takim jak ja tu i jak cygar, jak papierośnica zegar. Idziemy zobaczyć. A, taki. Jeszcze nie wykładasz, rozkładasz. Kiedyś, wiesz, chcę go po prostu nosić sobie do filmów i wyciągać sobie z kiszonki na łańcuszku. Jaką ładną przywiozłem, Peter. Teraz maszynę Singerka. Przepiękna, nie? Typowy zabytek. No. Wie viel kostet? Tisch. Nochmal 50, ich mache 30. Okay? Das ist nochmal 60 Euro. 60 Euro, ich mache 30. Halbe, halbe. 3. Null. Ja, ja, 30. Ja. Okay. Danke. Normalnie 60, a mi sprzeda za 30. One fifty. Wie viel? Was wollt ihr für die Leiter? Das ist, glaube ich, von ihm. Ne? So, das kann ich von euch. Nee, wir haben diese Leiter hier. Ah, okay, ich habe diese Leiter. Wie viel kostet? Tanja, was nehmen wir hierfür? Ja, ja. Ja? Wie viel? 15. 15. Yeah, 15. Okay, okay. Yeah.
15? Taki staliczek to ładny, ładny jest, nie? To za ile byśmy go sprzedali. Pierwszy zakup. Dwa stoliczki zakupione za jedyne 28 euro. Tutaj mamy ładną tackę. Tutaj zakup, koszt 4 euro, taka pompa. Ty, ale te stoliki fajne, bardzo fajne. 28 euro, to w przeliczeniu jakieś 120 zł. Za dwa takie stoliczki. Dobra, teraz trzeba do auta zanieść i szukać dalej. Dzisiejsza wyprawa po targu staroci właśnie się zakończyła. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki odcinek, całkiem inny niż zwykle. Zakupiłem parę rzeczy, za chwilkę Wam je pokażę. A teraz będę się już kierował do auta.